Cześć, z tej strony Zeus. Zapraszam na kolejny odcinek Rozminy Taktycznej. Zwrócimy uwagę na Execute Ago na bombsite B na mapie Dikesh przeciwko Fnatic. Od samego początku rundy wszyscy zawodnicy Ago skupieni są na bombsite B. Rzucany jest smoke na zajęcie oraz molotow pod wenty. Następnie następuje czysty execute z flashami, molotowami oraz wejściem stricte na bombsite B i odpuszczeniem ventrumu. Zwrócimy uwagę na zachowanie poszczególnych graczy oraz dlaczego ostatecznie runda ta nie była po myśli Ago. Zapraszam do oglądania. Pierwszym zawodnikiem jest PHR i to właśnie on ma bombę. Dostaje się do Toxic Roomu, gdzie pali standard oraz headshota. Dorzuca jeszcze flasha w celu oślepienia zawodników na bombsite B. Następnie udaje się już na zajęty bombsite i plantuje pakę na wenty. Rzuca nade'a na heaven i smokuje, dosmokowuje CT. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu Fnatic nie ma szansy walki oraz zdobycia jakiegokolwiek fraga. Zostaje ostatecznie zamknięty i pokonany. Furlan w początkowym etapie rundy kieruje się w stronę boosta, gdzie rzuca sneaky nade'a na highway. Następnie cofa do swoich kolegów na bombsite B. W momencie wygaśnięcia smoka na wejściu na bombsite B odcina on wizję od ventruma swoim smokiem, a następnie wchodzi na bombsite. Ostatecznie wyrzuca mołotowa na gniazdo w celu wydłużenia czasu retake'u. Ustawia się pod boostem, następnie flashuje ventrumy dla Snatchiego, ten jednak nie pikuje. W momencie, gdy sytuacja zmienia się z 5 vs 4 na 3 vs 5, chowa się w smoku na CT, jednak zauważony przez Klimza umiera. Następnym zawodnikiem jest Gruby, który smokuje zajęcie na bombsite B, następnie pali pod wentem i ustawia się na pop flasha na bombsite B. Wywiera jeszcze wcześniej presję na bombsite B, spamując smoka wyrzuconego przez zawodników counterterrorystów. Po wyrzuconym flashu ustawia się blisko wejścia na bombsite B. Jego zadaniem jest krycie ventrumów, ewentualnego wyskoczenia zawodnika CT oraz pleców od respa terrorystów. Timing rozrzedzającego się smoke'a oraz lepsze ustawienie JW spowodowało jego śmierć. Snatchy w tej taktyce kieruje się prosto do Toxica, gdzie ustawia się na sneaky mołotowa żalącego jedynki na bombsite B. Następnie biega na bombsite i ustawia się po afterplancie na pozycji Snaxa. Dosmokowuje wejście na B. Jest to spowodowane brakiem kontroli ventrumów i ewentualnym wcelowaniem się zawodnika CT z ventów. Następnie czeka na flasha na ventrumy, gdzie pikuje, jednak nie spodziewa się Krimza na kropelce. Następny zawodnik to Toho, jego zadaniem jest sprawdzenie pozycji pod wentem. Następnie smokuje on CT oraz mołotowuje krople. Zobaczymy, dlaczego Krims się nie spalił. Wchodzi na bombsite, zajmuje go wraz z kolegami. Chowa się na pozycji trójek, na trójkącie. Dorzuca jeszcze flasha na ventrumy w celu sprawdzenia go właśnie przez Snatchiego. Jednak niestety właśnie ginie z tej pozycji. Zobaczmy, jaki majstersztyk zrobił Krims w ventrumach. Chowając się na kropli, dostał mołotowa na właśnie tą pozycję, jednak jeszcze był odsmołkowany, dzięki czemu mógł schować się właśnie w tym smoku, wyczekać, aż mołotow ucichnie. Następnie znowu schował się na kropli. Był to idealny setup dla Fnatic na odbijanie bombsite'u B. Jeden zawodnik w wentach, natomiast drugi właśnie na kropli, którego kompletnie nie spodziewają się zawodnicy Ago. Można zaobserwować, jaki impact Krims miał właśnie w tej rundzie na zwycięstwo zawodników counterterrorystów. Jednak Ago szybko uczy się na swoich błędach. W kolejnej rundzie również podchodzą pod bombsite B, zajmują bombsite, plantują pakę, ale tuż po tym zajmują ventrumy. Dzięki temu zostaje większa kontrola mapy,
powoduje mniejsze możliwości counter-terrorystów do odbijania bombsite'u. To było wszystko z mojej strony. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz oglądania kolejnych rozmów taktycznych. Dzięki za oglądanie. Cześć.